Otwieram obrady 26. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności oraz na podstawie zarejestrowanych przez Państwa stan mamy 21 radnych. Mamy komplet. Stwierdzam kworum. Stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich radnych oraz przybyłych na dzisiejszą sesję. To jest pana burmistrza, pana Piotra Petrykowskiego. Witam. Witam zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana. Witam pana sekretarza, pana Roberta Pająka, pana skarbnika Jarosława Sielawę. Witam media. Jest wśród nas pan redaktor naczelny Gońca Bartoszyckiego, pan Grzegorz Kwakrzyc. Witam serdecznie. Oraz telewizję kablową Barsat. Wysoka Rado, 24. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek burmistrza w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymaliście Państwo. Przystępujemy zatem do realizacji porządku obrad. To jest do realizacji punktu 2a. Jest to projekt uchwały oznaczony numerem 1/24. I tutaj poproszę panią radną Lucynę Jędryczka o przedstawienie opinii Komisji Programowej i Budżetu na temat projektu uchwały. A to jest nieruchomości, tak? Podatek od nieruchomości? Tak. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Artykuł 15q ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zwalczania COVID-19 mówi, że Rada Gminy może przedłużyć w drodze uchwały wskazanym grupom przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 roku. W związku z powyższym uchwała. Proponuje się przedłużenie płatności rat nieruchomości płatnych w kwietniu i maju i czerwcu do 30 września. Właśnie tym przedsiębiorcom, którzy na skutek działania epidemii COVID-19 odnotowali pogorszenie płynności finansowej. I opinia jest pozytywna. Mhm. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Kto z państwa chciałby zabrać głos w przedmiocie projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Wojciech Prokocki, proszę do mikrofonu. Dziękuję bardzo. Mam pytanie dotyczące kalkulacji. Czy ktoś liczył ilu podmiotów albo jakie środki finansowe związane z przyjęciem tej uchwały będą skutkowały uszczupleniem dochodów? Skutki finansowe. Tak, skutki finansowe i jeszcze jedno, czy rozważana jest w przyszłości ewentualność wystąpienia do rządu o rekompensatę jakby strat, które gmina, która też jest podmiotem prawa, mogłaby w stosunku do swoich mieszkańców jakby czynić. Czyli dwa zagadnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, do odpowiedzi szykuje się pan skarbnik. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o skutki finansowe, to na dzień dzisiejszy i nawet później ich nie będzie, bo to jest odroczenie. Czyli trudno mówić o jakichś tam skutkach, no bo jeżeli będzie odroczenie, to też liczymy na to, że po 30 września te środki wpłyną, tak? Z tytułu odroczenia. Natomiast jeżeli chodzi o ilość podmiotów, które będą się ubiegać, no część już się ubiega, ale jakby korzystamy z innych jeszcze możliwości wynikających z tytułu ordynacji podatkowej, no to wyjdzie po przyjęciu uchwały, bo trudno mi teraz to naprawdę powiedzieć, określić to. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze pan burmistrz.
Drodzy Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, telewidzowie i osoby oglądające naszą sesję w mediach czy przez internet. Jeżeli chodzi o sprawy związane z rekompensatami, myślę, że każdy samorząd się nad tym zastanawia i dojdzie raczej do tego wniosku, aby próbować otrzymać jakąkolwiek rekompensatę, jeżeli ona będzie możliwa. Jest oczywiście nacisk na posłów, to jest podstawowa rzecz. No ale drugi to jest też stworzenia wspólnego dokumentu. Nad tym dokumentem, z tego co się orientuje, pracuje Związek Miast Polskich, Związek Powiatów czy Związek Metropolitalny, który prawdopodobnie tego typu apel lub wniosek do Sejmu przedstawi. My się pod tym wnioskiem oboma rękami jako miasto podpiszemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Radna Elżbieta Zawadzka. Panie Burmistrzu, to ja jeszcze mam pytanie, a czy związek, który powołaliśmy, na którego czele Pan stoi osobno, nie mógłby wystąpić? Bo to zawsze im więcej wpływów, im więcej jakiś, nie wiem... Kochani, Szanowna Pani Radna, związek został zarejestrowany, ale nie ukonstytuował się. COVID nam przerwał konstytuację, czyli... więc nie stoję na czele żadnego związku. Jasne, czyli chciałbym wyjaśnić, go nie ma. Chciałbym, żeby już był, no niestety go jeszcze fizycznie nie ma, nie zebrały się władze, nie było zebranie konstytucyjne. A chcielibyśmy, żeby ono było mimo wszystko w formie normalnej, jasne, a nie korespondencyjnej. Czy... Jasne, okej, nie miałam jeszcze świadomości, że się jeszcze nie ukonstytuowało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Widzę, że nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/24? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 2b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Bartoszyce w najem lub dzierżawę. Jest to projekt oznaczony numerem 2/24. I tutaj również proszę panią radną Lucynę Jędryszka, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Bartoszyce w najem lub dzierżawę. Komisja zaopiniowała pozytywnie. W związku z ograniczeniami w prowadzeniu niektórych form działalności spowodowanych wprowadzeniem stanu pandemii, gmina miejska Bartoszyce proponuje pomoc podmiotom, których działalność została objęta tymi zakazami. W związku z powyższym proponuje się odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Bartoszyce w stosunku do podmiotów, których funkcjonowanie zostało objęte zakazem prowadzenia działalności. Projekt przewiduje obowiązywanie uchwały od 1 kwietnia 2020 roku, natomiast możliwość udzielania pomocy na warunkach określonych w uchwale określono do 30 września 2020 roku. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pierwsza się zgłaszała Pani Ania Binięta. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałam tylko poznać, jeśli możemy, które są to podmioty. Tak? Dobrze. Pan radny... Proszę bardzo, pan radny Kapuściński, a później pan radny Prokocki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Mam pytanie, co w sytuacji, jeżeli ktoś już z góry zapłacił za cały rok, czy jemu zostanie jakaś udzielona pomoc? Czy był taki w ogóle przypadek, że zapłacił za cały rok z góry za najem? Dobrze. I proszę bardzo, pan radny Prokocki. Dziękuję bardzo. Pytanie jest podobne, czy ktoś kalkulował, bo tu tym razem mówimy o odstąpieniu i chciałbym zaproponować, żeby w 7 punkcie w paragrafie 1 dokonać zmiany udzielenia do końca roku, czyli do 31 grudnia, nie do 30 września. Myślę, że to byłoby dalej idąca pomoc dla tych podmiotów. Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Starzyński. No ja mam troszeczkę inne zdanie, bo w sumie nie wiem, czy nie wyrządzimy niedźwiedzią przysługę dla tych podmiotów, bo może się okazać, że te podmioty nie będą mogły się starać o dofinansowanie. Jest ta tarcza antykryzysowa, gdzie dla małych i mikro firm około 70% pożyczki jest bezzwrotnej. Także trzeba byłoby się zastanowić. Druga rzecz to jest to, nie wiem jaka to jest kwota, to już nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że za chwilę nas, co niektórzy przedsiębiorcy mogą zarzucić wnioskami o umorzenie podatku od nieruchomości. No też zasadne. Dlatego uważam, że nie powinniśmy robić precedensu, powinniśmy ewentualnie przesunąć tym ludziom czynsz, na przykład do września. I jeżeli oni nie otrzymają żadnej pomocy, no to wtedy trzeba byłoby się zastanowić o umorzeniu. A tak ad hoc przechodzenie do tego to takie wydaje mi się trochę za szybkie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy chcesz jeszcze? Proszę mnie wyprowadzić z błędu. Proszę bardzo, pan radny. Dziękuję bardzo. Mnie się wydaje, że jakby sugestia jest słuszna, ale z drugiej strony podmioty same analizują, co jest dla nich przydatne i korzystne, czy skorzystają z tego i z tego, ale myślę, że w tej chwili raczej państwo idzie w sukurs, żeby nie tylko ono, ale i samorządy też wspierały. Ja nie sądzę, że państwo będzie karało przedsiębiorcę za to, że skorzystał ze wsparcia samorządu terytorialnego. Uważam, że myślę, że uchwała jest szczytna. Ja stąd zaproponowałem, żeby nawet jeszcze przedłużyć jej funkcjonowanie. Dziękuję. Dziękuję. To proszę jeszcze. Ja tylko nie chciałbym, żeby wyszło tak, że my umorzymy, mówię, nie wiem jaka to kwota jest, umorzymy, a później okaże się, że to umorzenie to jest dodatkowe wynagrodzenie dla tych przedsiębiorców, bo oni wezmą i przejdą przez ten COVID suchą stopą, a wydaje mi się, że pomoc powinna być jeszcze i dla innych. Poza tym rząd powie, może powiedzieć to tak, jak było podczas wypłat dla nauczycieli. Samorządy, które wypłaciły, to znaczy, że ich było stać. Nic się wam nie należy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w przypadku tej tarczy PFR zrezygnowanie z czynszu czy zwolnienie z czynszu w żaden sposób nie rzutuje. Ani w przypadku mikro, ani w przypadku małych przedsiębiorstw. To jest sprawdzone. No chyba, że coś się zadzieje w nowej tarczy, jeżeli takowa będzie. Dziękuję. No dziękuję. Do pytań pan burmistrz się odniesie. Się odzwyczaiłem od mikrofonów tego typu. Drodzy państwo, niniejsza uchwała, to jest istotne, niniejsza uchwała ma zastosowanie, to jakby w tekście jest do podmiotów, które zostały objęte zakazem prowadzenia działalności. To jest jakby istotne. Druga rzecz, odstąpienie od dochodzenia należności, to jakby też wyjaśnia pana wątpliwości pieniężne, o których mowa w uchwale, następuje na pisemny wniosek podmiotu. Czyli każdy wybiera, jeżeli uważa, że ryzykuje, to co pan radny Prokocki powiedział, to jeżeli ryzykuje, no to jest świadomy, a moim zdaniem przepisy, to co powiedziała dla odmiany pani przewodnicząca, są na razie dość jasne. To jeżeli chodzi o tą część, skutki finansowe, kalkulacje, za chwilę tu mi się troszeczkę wypowie na temat też, które to podmioty wypowie pani kierownik Anna. Co z tymi, kto zapłacił za czynsz, też bym chciał ewentualnie tą informację otrzymać. Natomiast my z tego typu działania wykonujemy
na przykład do podmiotów typu stowarzyszenia, które korzystają z dotacji, którzy korzystają z dofinansowania, więc nie ma to wpływu tak naprawdę jakiekolwiek inne działania. Nie są to też, jak Państwo wiedzą, sprawy związane z podatkami, tam troszeczkę innymi normami się to działa, więc tutaj jakby było większe ryzyko, że gdybyśmy próbowali z jakichś podatków zwalniać jakby w ten sposób, to mogłoby to różnie się odbić. Natomiast my nie zwalniamy z podatku, zwalniamy li tylko z czynszu i to na wniosek danego podmiotu. Też ciężko oszacować, bo nie wiadomo, które podmioty się zgłoszą. Do których to wiadomo, że są to podmioty, które coś od nas wynajmują, tak? Nie dotyczy tutaj, jak Państwo widzicie, przedszkola prywatnego, który do tej pory pobiera i ma prawo pobierać od rodziców opłaty w trakcie nawet trwania tej pandemii, bo są tu umowy podpisane bezpośrednio z rodzicami i dostaje, czy dzieci są w przedszkolu, czy nie, również od nas tą część dotacji, którą skierowaliśmy na działalność przedszkola, więc przedszkole sobie radzi, więc z tego względu przedszkola nie zwolniliśmy, wykluczyliśmy. Natomiast jest to na pewno, są to podmioty, które prowadzą działalność na ulicy Hubalczyków, prowadzą działalność na ulicy Wajdy, przychodni, które nie mogły pracować, są to podmioty, które cokolwiek od nas wynajmowały i płaciły czynsz dzierżawny, ale związane są tylko, tylko związane z ograniczeniem, a właściwie z zakazem działalności, tak? Czyli niemożliwości prowadzenia działalności. Nie wchodzą w to w rachubę w tym momencie apteki sieciowe, bo tutaj jakby z automatu one nie miały, że tak powiem, zamkniętej działalności, mogły tą działalność prowadzić. Jest to oczywiście też lokal, z tego co wiem, jeden z lokalów gastronomicznych na Placu Konstytucji, który bezpośrednio płaci dla nas jakiś czynsz, to on jakby wchodzi w ten zakres. Myślę, że pani Ania tutaj bardziej doprecyzuje. Dziękuję. A jeszcze może, jak pan burmistrz jest przy mikrofonie, co pan sądzi na temat przedłużenia tego działania, tej uchwały do 31 grudnia, a nie do września? Ja nie widzę problemu z tym, że powiem nawet, może to jest ma większy sens, bo nie wiemy, czy nie będziemy mieli od września nawrotu tego i ponownego zamykania tego typu lokali, byśmy ponownie musieli uchwały podejmować. Ja jestem w stanie to w formie autopoprawki przyjąć. O to mi chodziło. Dobrze. Proszę bardzo, jeszcze pani Łasiuk. Państwo przewodniczący, panie i panowie radni. Tutaj, tak jak pan burmistrz powiedział, trudno nam jest dokładne kwoty oszacować tego czynszu bądź opłat za najem. No my mniej więcej tak popatrzyliśmy, bo rodzaje działalności, które były objęte zakazem, określają rozporządzenia i to rozporządzenie się zmienia, więc będziemy analizować na konkretny miesiąc, kto był tym zakazem objęty. No na dzień dzisiejszy z tych informacji, które posiadamy, to jest kilka podmiotów. Kwoty najmu o tyle, o ile chodzi tutaj o większe kwoty, to jest powiedzmy około 3000 największy czynsz miesięczny, ale to jest dosłownie jedna taka opłata, bo pozostałe kwoty to są w granicach kilkuset złotych, no i tak szacunkowo można powiedzieć, że to miesięcznie może kilka tysięcy, powiedzmy 5-6, tak jak spróbowaliśmy tutaj ustalić. Ponieważ to jest na wniosek, więc będziemy analizować przy każdym podmiocie rodzaj jego prowadzonej działalności, czy była objęta tym zakazem i no, czy ta pomoc mu z tej ustawy po prostu przysługuje. Także nie są to kwoty jakieś wygórowane, to są tylko przedsiębiorcy objęci zakazami, więc to nie jest dla osób, które mogły tą działalność prowadzić. Więc tylko tyle mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, to będzie przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2/24 wraz z autopoprawką polegającą na tym, że w paragrafie 1 punkt 7 datę wpisujemy nie 30 września 2020, ale 31 grudzień 2020. Proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 2c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 21/141/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 23 stycznia 2020 w sprawie ustalania wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego Mój Rynek przy ulicy Kęczyńskiej w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 3/24 i tutaj poproszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Wyżej zaproponowanej uchwale proponuje się obniżenie dziennych opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego o około 20%. Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały jest to rozwiązanie przejściowe związane ze skutkami obecnej sytuacji epidemiologicznej. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, nim zamknę może obrady dzisiejszej sesji, bo już wyczerpaliśmy porządek obrad. Zrobiłem taki trochę nie tak na poprzedniej sesji i czuję się w obowiązku podziękować, co prawda nie ma go dzisiaj, gospodarzowi tego obiektu, panu dyrektorowi Bartoszyckiego Domu Kultury, za to, że nam po pierwsze udostępnił, a po wtóre w sposób bardzo taki profesjonalny. Możemy korzystać tutaj z nagłośnienia, z mikrofonów. Jesteśmy oddaleni od siebie tak, jak to powinno być. Dziękuję serdecznie za to tutaj przygotowanie tej sali do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzania sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady z dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu za obecność.